To jest naprawdę niedobra. No to napij się browara. Też nie lubię. Poza tym piwo toczy. A propos, Konsti także niedługo przytyje. Szczególnie w brzuchu. Nie mów mi o tej podłej wiedźmie. Powinieneś się cieszyć, że zostaniesz tatą. To nie jest mój dzieciak. Jasne, że twój. To ty zapyliłeś ten kwiatek. No, może nie kwiatek. Bo Konsti bardziej przypomina mięsożerną roślinę. Ale to ty jesteś tatą dziecka, którego się spodziewa. Właśnie, że nie. Czemu faceci są tacy uparci? Powiedzieć ci trzy rzeczy? Pierwsza, ta suka cię okłamała. Druga, przysięgam, że to twoje dziecko. I trzecia, chyba polubiłam tę wodę. Jeszcze raz to samo. Woda, byle paląca. Jest mężatką. Musiała mieć jakąś wadę, no nie? Ale jej mąż okropnie ją traktuje. Sama jest sobie winna, bo zmusiła go do ślubu. Biedny facet. Nie żebym go bronił, ale tym razem go znokautowano. Ximena i Beto? Nie wierzę. Więc zostanę ojcem? I urodzi się mój upiorek? A to jędza. Dlaczego mnie okłamała? Konsti zamierza wmówić kuzynkowi, że to jego dziecko. Tak się nie robi. Pewnie, że nie. Mam już dość tych strasznych rzeczy, które ona wyprawia. Musisz coś zrobić. Ale co? Konstancja nie chce mnie znać. Musisz powiedzieć Mao Tse-tungowi. Mauriciowi? Wścieknie się i wywali mnie z roboty. Albo gorzej, zabije mnie. Nie zabije cię. Przeciwnie, będzie ci wdzięczny. Myślisz? A nawet jeśli cię zwolni, to co? Wszędzie znajdziesz podobną robotę. A Konsti nie może tak go oszukiwać. Musisz to zrobić dla dziecka. Wiesz co, masz rację. Jutro pogadam z Mauriciem i wszystko mu powiem. Oto mój upiór. Wypijmy. Za Betita. Skończyło mi się. Żaden problem. Tiburcio? Co jest? Dla mnie zimny browar. A dla ciebie? Szklankę wody. Tej, która tak pali. Jest pyszna. Co za odkrycie. Smakuje mi. Sin querer hacerte daño, la que dibuja en su futuro al gran valiente, que en su corcel arrastre lejos este engaño, soy la que endulza en el café cada recuerdo, y a medianoche cuando el cielo está cubierto, cuando de pronto entre la nada se me esfumó un espejo. ¿Qué me está pasando? Co się ze mną dzieje? Dlaczego myślę i śnię o zamaskowanej furii? Dzień dobry. Dzień dobry. Zaparzyłam kawę. A może wolisz sok? Poproszę. A ver. Aquí tiene. Gracias.
Zajrzę do dzieci. Nie, niech śpią. Dziś sobota. Wiem, ale Dani zawsze wcześniej się budzi. Sprawdzę tylko, czy wstała. Zaraz wrócę i podam śniadanie. Dzień dobry. Późno wczoraj wróciłeś. Mam nadzieję, że nie byłeś u Walentiny. Dałem ci słowo. Walentina dowie się dopiero po fakcie. Dziękuję. Prawnicy zajęli się już formalnościami. Oby udało im się przyspieszyć rozwód. Chciałabym już wyjechać z Meksyku. Gdzie byłeś wieczorem? Na służbowej kolacji. Musieliśmy spotkać się z klientami. Constanza, tu eres amiga de Jimena, to twoja przyjaciółka, a ja martwię się o nią. A si? Dlaczego? No he hablado con ella, bo dowiedziałem się, że... De qué? Że co? De que Jimena... Że Beto jest jej kochankiem. Co ci się stało? No tak, głupie pytanie. Wpadłaś pod pociąg. Mógłbyś ściszyć głos? Mam wrażenie, że głowa mi zaraz eksploduje. Dobrze ci tak. Gniewasz się? Nie dość, że wróciłaś w nocy, to jeszcze zalana w trupa. Nie rozumiem dlaczego. Piłam tylko wodę. Piłaś wszystko z wyjątkiem wody. Naprawdę, to była woda. Tylko nieznana mi wcześniej. Strasznie paliła w gardle. Piłaś wódkę? Można wiedzieć, gdzie spożywałaś to świństwo? W knajpie. Rozumiesz już, czemu zabraniam ci spotykać się ze Freją? Nie złość się. Przyrzekam, że to się więcej nie powtórzy. Wybacz mi. Zrobię dla ciebie, co tylko zechcesz. Dobrze, wybaczę ci, jeśli wyjawisz mi tę straszną tajemnicę. Poproś o coś innego. Słuchaj męża. Chcecie wiedzieć? Tak. Mów. Lepiej nie. Nienawidzę cię. Kiedy ty wreszcie dorośniesz? Nie mam czasu na twoje gierki. Jesteśmy sami. Wiesz, że możesz mi zaufać. Wyjaw mi ten sekret. Może to zrobię, jeśli będziesz grzeczny i spełnisz moje zachcianki. Na początek chciałabym, żebyśmy poszli na zapasy. Zobaczymy mściwego upiora i zamaskowaną furię. Będzie wspaniale. Zobaczysz. Nie. Chodźmy. Proszę cię. Roberto i Jimena? Cóż to za brednie? Ja nie żartuję. Od dawna są ze sobą. Skąd ci to przyszło do głowy? Na pewno się mylisz. Nie. Wczoraj też się spotkali. Skąd wiesz? Widziałeś ich? Powiedzmy, że tak. Ale widzę, że ty nic o tym nie wiedziałaś. O niczym. Nie denerwuj się. To niemożliwe. Ja też jestem zaskoczony, ale nie. To musi być jakaś pomyłka. Myślałem, że jest szczęśliwa w małżeństwie. Ale najwyraźniej nie układa się jej z Rolandem. Ona wciąż jest niedojrzała i za chwilę w kimś się zakochuje. No to dziwka. Obawiam się, że z Beto będzie jej gorzej niż z Rolandem. Jest jeszcze bardziej niestały niż ona. I nie ma jej czego zaoferować. Muszę z nią porozmawiać.
No, 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 no. Nie rób tego. Ja się zajmę tą sprawą. Przyjaźnimy się, no i obie jesteśmy kobietami. Wiesz, że kocham Jimena. Proszę cię tylko o dyskrecję. Nie martw się. Wiem, co robić. Buenos días, Aldo. Ya estás listo para... ¿Idziesz na śniadanie? Czekam na siostry. Bien. No to na razie. Oye, pa. Sí, dime. Soy sábado, no? Dziś sobota. Como estoy castigado. Czy mógłbym spędzić ten dzień z tobą? Quería pedirte que me dieras chance de pasar el día contigo. No, 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 hijo, hoy no puedo. Jestem zajęty. Zostań z Katią i siostrami. No. Es que son mujeres. To dziewczyny. Co mam z nimi robić? Zabierz mnie ze sobą. No, no, es eso. Es que yo voy a trabajar. Będę pracował. Acompáñame. Chciałbym spędzić z tobą trochę.